Płynących po wodzie. Jeżeli zobaczą, że na którymś z brzegów machacie do nich, to was praktycznie natychmiast macie gwarantowany prysznic. Tak to mniej więcej wygląda. Będzie też naprawdę sikaweczka o bardzo poważnym zasięgu, a więc jeżeli wam troszeczkę ciepło, gorąco, chcielibyście się schłodzić, to wystarczy pomachać, pokiwać do naszych strażaków. Bo widzę, że wszyscy bardzo chętnie machają. Strasznie! Chociaż tacy pojedynczy śmiałkowie się mieszczą. Prosimy Straż Pożarną o, że tak powiem, eksplorowanie nabrzeża, bo na pewno jeden, może dwóch chętnych tam skromnie będą się wybijać z tłumu. Będzie potrzebować kilka kropel ochłody, na wtedy ja ich nie zawieść. No przecież nie możecie. Właśnie, konkretnie prosimy, tak jest. I mamy ten cel, nawet nad Wyspą Młyńską, dzięki sikawce, sikawuli, Straży Pożarnej. Zamknijcie Państwo na to, co dzieje się do tej od brzegów, bo i od bloków powinno odmijały kolejne jednostki, ale zrobi się bardzo dużo, ale kilka stateczków a teraz mamy już bardzo dużo wody. Kilka stateczków, a teraz już mamy praktycznie, można powiedzieć, umiłowane Love Boat Parade. Drodzy Państwo, polownik Nur razem z parką Lemara stworzą unikatowy zestaw, którego nie spotkamy nigdzie w Polsce, a może nawet w Europie. Niewiele bowiem zostało barek holowanych oraz holowników, które przez wszystkie dni swej pracy na wodzie zawsze były holownikami właśnie, nie pozbyły się każdego roku. Brawa dla Nura! Zaś nieco młodszy, czyli barka Lemara, została zbudowana w stoczni bydgoskiego Lloyda na rok przed wybuchem II wojny światowej. Drodzy Państwo, to oto duet, powolutku ten duet wyrusza. Właśnie holownik Nur i barka Lemara. Nur, już wspomniałem już o stoczni bydgoskiego Lloyda. Nur jest dzielem stoczni Modliny, natomiast pięknie, majestatycznie barka przemieszcza się już w stronę mostu Sulimy Kamińskiego. Pozdrówmy kapitana, pozdrowaniem i brawami. Przepiękny duet, holownik Nur i barka Lemara. Dobra tylko, że ładowność barki to aż 314 ton towaru. Pierwszy szyper Adolf Schmidt. Dziś jednostkę, drodzy Państwo, jak wiemy, użytkuje Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i w przypadku rejsów za sterem staje wtedy kapitan Jerzy Rac. A Nur do dziś pracuje w firmie pana Krzysztofa Neringa w Chełmie nad Wisłą. Pozdrówmy tę majestatyczną, niczym piękny, wielki statek pasażerski teraz, bo i ma pasażerów. Z najstarszych jednostek, którymi miasto Bydgoszcz zarządza. Jednostka turystyczna, jednostka, na której uczą się podróżowania po wodach śródlądowych młodzi adepci, ale także jednostka, na której dzisiaj mamy gości specjalnych. Statek nazywa się MS Bydgoszcz. Można powiedzieć, że to najbardziej adekwatna nazwa do dzisiejszej imprezy. Na pokładzie statku MS Bydgoszcz gości prezydent miasta, pan Rafał Pruski
oraz honorowy gość Steruna Bydgoszcz. Od dzisiaj pan kapitan bydgoskiego steru, pan Aleksander Doba, podróżnik roku National Geographic, człowiek, który kajakiem samotnie pokonał... Chcemy poprosić o gorące brawa dla załogi statku MS Bydgoszcz! Drodzy Państwo, już za jednostką MS Bydgoszcz dwa słoneczniki solarne. Pierwsza regularna linia tramwaju wodnego, dzisiaj już nowoczesnego, z zasilaniem słonecznym, ale kiedyś to oczywiście zasilanie spalinowe. Ta pierwsza regularna linia tramwaju wodnego na Rdzie Bydgoszczy obsługiwana była przez prywatnego armatora. Astoria do mostu Kazimierza Wielkiego, aż 8 przez Rda Centrum, Rybirynek, Dworzec PKS, Hala Łuczniczka, Młyny Kęcera, przystanek parkowy, most Kazimierza Wielkiego. Kto z Państwa jeszcze nie płynął słonecznikiem, niech żałuje. To piękne dwa tramwaje wodne, które na pewno pozwalają nam, bydgoszczanom i gościom, delektować się cudownymi urokami naszej rzeki Brda. Fajnie, że możemy się relaksować na kanapie, oglądać telewizję, jeżeli tylko mamy ochotę. A jak mamy ochotę, żeby popływać, to z dachu naszej jednostki może na nas czekać super zjeżdżalnia, która nas zaprowadzi aż do samej wody. To właśnie taką propozycję teraz Państwu prezentujemy. Jest to Houseboat Lare, czyli wyjątkowa propozycja dla tych, którzy kochają pływanie bardzo, bardzo dużym poziomie luksusu. Witamy serdecznie. Houseboaty, czyli to, co teraz obserwujemy, to domy na wodzie produkowane przez rodzimą stocznię Lamar. Produkuje ona domy na wodzie z silnikami. Umożliwia to zatyskanie wszędzie tam, gdzie jest woda. Domy te mają jedną lub dwie sypialnie, salon, kuchnię i łazienkę, oczywiście taras słoneczny na dachu. Z powodzeniem domy na wodzie sprzedawane są w takich krajach jak Holandia i Niemcy, ale również w Polsce zaczyna się na nie odpoczynek w luksusowym wydaniu, czyli Ondyna XXI wieku. To właśnie ona. Pamiętacie Ondynę? Podejrzewam, że aktualni 30-40-latkowie, może nawet 20-kilkulatkowie pamiętają tą starą, poczciwą Ondynkę, którą pływało się w przerwach na lekcje, tudzież gdzieś Bydgoszcz, który bardzo serdecznie pozdrawiamy. Szanowni Państwo, taką właśnie Ondynę XXI wieku można sobie wynająć na imprezę, wynająć na urodziny, wynająć, żeby zrobić tam prywatkę. To wszystko w bardzo luksusowych warunkach. Proszę mi wierzyć, że na tym katamaranie działa wyśmienita kuchnia. Można tam zainstalować po każdej mocy system nagłośnieniowy i uwierzcie mi, że latem, kiedy panują takie piękne, ciepłe wieczory, impreza na Ondynie XXI wieku, która zwiedza Bydgoszcz, która pokazuje nam Bydgoszcz z zupełnie innej strony, jest naprawdę czymś wyjątkowym. To nowa Kowalskiego Związku Kajakowego w Bydgoszczy. Pozdrawiamy ich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Razem z nami jest także sekcja kajakowa CWZS Zawisza. To bardzo utytułowani kajakarze, to kajakarze, którzy zdobywają medale, którzy są mistrzami. To nasi gość, co my ukochaliśmy sobie szczególnie, czyli Klub Turystyki Kajakowej PTTK. To nasi goście, jakby najbliżsi naszemu sercu, bo któż nie kocha spływów kajakowych? Oczywiście, Polskie Towarzystwo Turystyczne, Bractwo Wodne Bydgoszcz, które powstało 5 lutego 1900. To znowu utytułowane, bardzo wyjątkowe miejsce. RTW Lotto Bydgoska prezentuje 3 łodzie wioślarskie. Mamy także Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Tutaj jedna łódź wioślarska, osada Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dzisiaj prezentuje się w składzie Andrzej Stapiński, student Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki UT.